Czy na wizualizacjach, które zostały nam przedstawione, to tak nie wyglądało i to tak wyglądać nie powinno? Ja już mówiłem o tym, że najlepiej byłoby cofnąć czas, natomiast trzeba wziąć poprawkę na to, że to nie jest jeszcze zakończone. Nie wiem do końca, czy jest jakaś szansa, żeby w jakikolwiek sposób to uratować. Profesor Kadłuczka narysował, jak to będzie miało być wykończone, będzie pergola drewniana i na to mają być rośliny, być może sztuczne, bo ostatnio w Toruniu sztucznymi roślinami zabezpiecza się niebezpieczne miejsca, więc może o takie chodzi. To znaczy inaczej powiem, że ze swojej strony... Tu chodzi o zasłonięcie kościoła Janów z tyłu, to dokładnie. Też widziałem jakieś wizualizacje, które miałyby to ratować. Powiem inaczej, jeżeli prezydent Zalewski zwróciłby się do Rady Miasta o to, żeby Rada Miasta zdecydowała, czy można to rozebrać i stracić te pieniądze, które zostały poświęcone na budowę, głosowałbym za. Radny? No, odnosząc się do tego obrazka, no źle to wygląda. Myślę, że nie ma w Toruniu osoby, która by powiedziała, że te budynki, obiekty, które mają być postawione naprzeciwko panoramy miasta Torunia, dobrze będą się wkomponowywały. No nie, jest taka osoba, jest tym prezydent Zalewski, mu się to podoba raczej. No. Nie odpowiada tego wprost, no ale... Myślę, że dyskusja, jaka się przetoczyła w lokalnych mediach, ale też i wśród mieszkańców, no, konstatuje ten projekt raczej negatywnie, w kontekście oczywiście tych trzech budynków, które mają się tam znaleźć. Natomiast pamiętać trzeba o tym, że to jest fragment bulwaru filadelfijskiego. Przy okazji kluczowy. Przy okazji będzie wyremontowana droga, będą również szlaki pieszo-rowerowe zrewitalizowane, może nie zrewitalizowane, wyremontowane. Skoro wszyscy się zgadzamy, to dlaczego jest jak jest? No, klamka zapadła w tej sprawie, zdaje się, że tutaj sprawa była dość prosta. Można byłoby to rozebrać oczywiście, ale wtedy nie tylko trzeba by było zwrócić środki finansowe, które stanowiły dotacje do tego projektu. Dziedzictwo Torunia ma cenę? A druga rzecz to też jest i odpowiedzialność, mówię to poważnie, karna, no bo jeżeli ktoś wydaje pieniądze, a to są przecież grube miliony złotych. Dobrze, a panowie jesteście radnymi, to opiniowaliście to na jakim etapie? Nie, my się dowiedzieliśmy od dziennikarzy. Szczerze mówiąc, jeden z dziennikarzy do mnie przyszedł i pokazał mi wizualizację tego, co jest tworzone. Tak jak kolega... Ale wcześniej, przepraszam, no nie, na Radzie nie było pokazywane. Nie było pokazywane. Ludzi. Tak jak kolega Rzymyszkiewicz tutaj wskazał, gdybyśmy my nie mieli możliwość decydowania, czy współdecydowania, czy opiniowania w jakikolwiek sposób, myślę, że wtedy też i te projekty ujrzałyby dużo wcześniej światło dzienne. Natomiast my na to wpływu żadnego nie mieliśmy.